3 kwietnia. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. List do Rzymian, rozdział 13, werset 12. Uczynkami ciemności są wszelkie uczynki, które po dokładnym zbadaniu nie otrzymałyby pochwały w świetle nowej dyspensacji, gdyby była ona w pełni wprowadzona. Pamiętajmy, że należymy do nowej dyspensacji, a nie do starej. Dlatego powinniśmy żyć w zgodzie ze swym obywatelstwem i odpowiedzialnością wobec księcia światłości, a w opozycji do księcia ciemności, jego uczynków i sposobów postępowania. Noc ponurego panowania szatana nad ziemią jest bliska końca. Zbliża się dzień radosnego panowania Chrystusa. Jako lud Boży powinniśmy odrzucać każdy uczynek i każdą cechę przesiąkniętą duchem przeciwnika, a uzbrajać się we wszelką prawdę i łaski ducha Pana. Tym sposobem odpowiednio potwierdzimy, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego oraz pięknie zamanifestujemy nasz patriotyzm. I to ku Bożemu zadowoleniu. Pytania: Czy w tym tygodniu odrzucałem zło, a oblekałem się w dobro? Jak? Co mi w tym pomagało, lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami? 3 kwietnia. Równoległe cytaty. Pierwsza księga Mojżeszowa, szósty rozdział. Piąty werset. A gdy Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni. Pierwsza księga Mojżeszowa, szósty rozdział jedenasty werset. Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. Pierwsza księga Mojżeszowa Ósmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset. I Pan poczuł miłą woń, i Pan powiedział w swoim sercu: Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu człowieka, bo myśl serca człowieka jest zła od jego młodości. Nie wytracę więcej wszystkiego, co żyje, jak teraz uczyniłem. Psalm pięćdziesiąty pierwszy, siódmy wiersz. Oczyść mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Przypowieści Salomona, 20 rozdział 9 werset. Któż może powiedzieć? Oczyściłem swoje serce. Jestem czysty od swego grzechu. Księga kaznodziei Salomona, 7 rozdział dwudziesty werset. Doprawdy. Nie ma człowieka sprawiedliwego na Ziemi, który czyniłby dobrze i nie grzeszył. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, piąty i szósty werset. Po co was jeszcze bić, skoro życie przestępstwa? Cała głowa chora, całe serce omdlałe. Od stopy aż do głowy, nie ma w nim nic zdrowego, same rany i sińce i gnijące rany, nieopatrzone ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone olejkiem. Księga Izajasza, 51 rozdział, pierwszy werset Słuchajcie mnie, wy, którzy podążacie za sprawiedliwością, którzy szukacie Pana, spójrzcie na skałę, z której was wyciosano i na głębokość dołu, skąd was wykopano. Księga Izajasza, 64 rozdział, 6 werset My wszyscy jednak jesteśmy jak nieczyści, a wszystkie nasze sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Wszyscy opadliśmy jak liść, a nasze nieprawości uniosły nas jak wiatr. Księga Jeremiasza, 17 rozdział, 9 werset Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Ewangelia Mateusza, 7 rozdział 17 werset. Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział 19 werset. Z serca bowiem. Pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 19 werset. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. List do Rzymian Pierwszy rozdział od 21 do 32 wersetu. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili go jako Boga ani mu je dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce. Podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu, zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez porządliwości ich serc, aby hańbili swoje ciała między sobą. Oni to zamienili prawdę Bożą w kłamstwo i czcili stworzenie i służyli Jemu raczej niż stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg haniebnym namiętnościom, gdyż nawet ich kobiety zamieniły naturalne współżycie na przeciwne naturze. Także mężczyźni, opuściwszy naturalne współżycie z kobietą, zapałali w swej porządliwości jedni ku drugim mężczyzna z mężczyzną, popełniając haniebne czyny i ponosząc na sobie samych należną za swój błąd zapłatę. A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada. Będąc napełnieni wszelką nieprawością, nierządem, przewrotnością, chciwością, złośliwością, pełni zazdrości, morderstwa, sporu, podstępu, złych obyczajów. Plotkarze, Oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, hełpliwi, wynalazcy złych rzeczy, nieposłuszni rodzicom, bezrozumni, niedotrzymujący słowa, bez naturalnej miłości, nieprzejednani i bez miłosierdzia. Oni to, poznawszy wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią ale też pochwalają tych, którzy tak postępują. List do Rzymian trzeci rozdział od dziewiątego do dziewiętnastego wersetu. Cóż więc czy przewyższamy ich? Żadną miarą. Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy wszyscy są pod grzechem. Jak jest napisane? Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Zdradzają swymi językami. Ja drzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy, ich nogi są szybkie do rozlewu krwi, zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte. I aby cały świat podlegał karaniu Boga. List do Rzymian, 3 rozdział, 23 werset. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. List do Rzymian, 6 rozdział, 6 werset. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. List do Rzymian, szósty rozdział, dziewiętnasty i dwudziesty werset Po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość, tak teraz oddawajcie wasze członki na służbę sprawiedliwości. Abyście byli uświęceni. Dopóki bowiem byliście sługami grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. List do Galacjan, piąty rozdział, siedemnasty werset. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one sobie przeciwne, tak że nie możecie czynić tego, co chcecie. List do Galacjan, piąty rozdział od dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego wersetu. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki, i tym podobne. O nich Wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. List do Efezjan, czwarty rozdział od 17 do 22 wersetu. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście go i byliście pouczeni przez niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. List do Efezjan, piąty rozdział, jedenasty werset. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Ale je raczej strofujcie. List do Kolosan, trzeci rozdział, ósmy werset. Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. List do Efezjan, szósty rozdział. Od 12 do osiemnastego wersetu. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli przeciwstawić się w dzień zły, a wykonawszy wszystko, ostać się. Stańcie więc, przepasawszy wasze biodra prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste strzały złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. We wszelkiej modlitwie i prośbie modląc się w każdym czasie w duchu, czuwając nad tym z całą wytrwałością i z prośbą za wszystkich świętych. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, ósmy werset. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Ewangelia Jana Trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Ewangelia Jana, piętnasty rozdział, od drugiego do ósmego wersetu. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorośl nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i Wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie. A spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Drugi list do Koryntian, dziewiąty rozdział, ósmy werset. A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek. List do Galacjan. Szósty rozdział, czwarty werset. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. List do Galacjan, szósty rozdział, od 7 do 9 wersetu. Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też rządź będzie. Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała rządź będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni. Bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. 226. Pole bitwy Chwyć miecz obosieczny i śpiesz na wroga do przodu. Aby usłyszeć okrzyk kapitana, aby zobaczyć błysk odzewu w oczach towarzyszy z szeregu, poczuć bicie ich serc i poznać tę zachwycającą inspirację bojowania o prawdę. Świętą radość naśladowania tego, który wyznacza drogę i prowadzi po niej. Tak, chwalebnie jest prowadzić ten dobry bój. Ale przecież poza linią ognia, poniżej tych śnieżnych namiotów, ostrzejszy konflikt szaleje dzień i noc. Drżące ręce, blade usta, rozgorączkowane oczy walczą z zastępem śmiertelnych wrogów, ponurych olbrzymów, z rozczarowaniem, z wątpieniem, głęboką rozpaczą. Przed ich ostrymi strzałami zadrzeć mogą nawet odważni. Oni też słyszą wezwanie i ochryple odpowiadają: Panie, oto jestem! Czynią wszystko, aby sięgnąć po miecze, stanąć na nogach, lecz ponownie w bezsilnej słabości padają na posłanie z głową w ogniu, z zachwianym umysłem, łzy bólu roniąc. Czasami odgłosy walki docierają poza szeregi owych biednych, zmęczonych uszu, i wtedy widmo strachu przemierza pokój i kładzie lodowatą dłoń na każdym sercu, przywodząc straszną myśl. Kapitan, nasz wódz, opuścił nas i zapomniał. A towarzysze nasi prą do przodu, zostawiając nas samych, czekających na śmierć. Lecz to nie tak, Pan Bite w wielce litościwy, wysyła szybko skrzydłego posłańca i mówi do nas, choćby matce zdarzyło się zapomnieć o swym niemowlęciu, ja nie zapomnę. I wtedy, tak jak cisza po burzy, przychodzi słodki i łagodny spokój, który tym udręczonym sercom Przynosi sen. Ach, wtedy, wy, prawdziwi wierni towarzysze z pierwszej linii ognia, pamiętajcie, że ranni nadal należą do Armii Bożej. I wyślijcie im białoskrzydłego posłańca pocieszenia. Rozdawajcie róże miłości teraz. Nie trzymajcie ich, aby położyć dopiero na wieku trumny. Jeden kwiat. Otrzymany teraz jest o wiele słodszy niż tysiąc odłożonych na później. Znajdźcie czas, by wypowiedzieć miłe słowo, by uronić łzę współczucia, by wyszeptać modlitwę w czasie Straży Nocnej, a okażecie się więcej niż zwycięzcami dzięki mocy nieśmiertelnej miłości.